Cześć, ja jestem Merwo, witam was w kolejnym filmie z serii Od Szczura do Wilczura na nowej mapie Jungle. Będziemy wspólnie poznawać tę mapę, oglądać ją, testować. Ale najpierw muszę szybko zdobyć jakąś broń, bo jest tutaj mój przeciwnik tuż obok. Nie widzę żadnej broni, dobra, biorę dwie berety. I chyba stąd będę uciekał, żebym nie został, wiecie, zabity od razu, właśnie. On tu mnie, nie zobaczył, zobaczył mnie. Enemy around me. On mnie goni! O, fuck! Słuchajcie, co mogę teraz zrobić? Szybko, szybko, szybko. I hop w drugą stronę. Może w ten sposób go ucieknę. Gdzie są moje dwie berety? Dajcie mi dwie berety, szybko. Uciekłem. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, już mogę walczyć. Tam jest gdzieś jeden, ale tu gdzieś też słyszałem jakieś inne strzały. Chyba mu się z kimś bił. W ogóle jaka ciekawa mapa. Tu gdzieś jest broń, pode mną chyba. Czy to są jakieś te? Jakieś tunele. Wygląda jakby to można było podnieść. Ale się nie da. O, ktoś tu spada. Ktoś tu spada, co my tutaj mamy? MP9, dobra, może być MP9. Czy tu jest jakiś przeciwnik gdzieś? Ktoś tu powinien być. Słuchajcie, no na razie nie mogę nikogo znaleźć. Ledwo uniknąłem śmierci, tam jest dwóch. Help me. Tu widzę. Cieka. O, mam mało HP. Kurczę. Szybny zastrzyk. O. Mój ziomek ma 2 HP w tym momencie. Dobra, nareszcie jakiś kevlar. Bombę. Dobra, i spadamy stąd. Szybko zastrzyk, poproszę. Dawaj, 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 dawaj. Gdzie są wszyscy, słuchajcie? Co się dzieje tutaj w tej grze? Pieniądze tam. Ale dziwnie to wygląda. Dobra, wyleciała forsa. Ale nie jakoś dużo, myślałem, że więcej z tego wypadnie, wiecie? Bierzemy kolejny zastrzyk. Jest tu ktoś za nami, czy mi się wydaje tylko. Nie ma nikogo, dobra. Mamy nareszcie zabójstwo jakieś. Nareszcie kogoś zdjęliśmy. Ładnie mi się go udało tutaj zheadshotować, ale znów mam 30 HP, nie? Ja co nie robię w tej grze, to w ogóle nie mam HP. Cały czas jest mało. Cały czas jest bardzo mało. Dawaj, zastrzyk, dawaj. Dobra. Wtedy przydałoby się tam wejść na górę. Tylko jak tam wejść? Którędy? On tam może jakieś pieniądze miał, jakąś broń, nie wiem. Dobra, tu już... To jest jakaś strefa, tu są przeciwnicy. Idziemy po nich. Zostało nam 5 wrogów. Come with me. Co, oni tam mogą być na samym szczycie? No, trochę na to wygląda. Help! He's in the house. Mój mi nie pomoże, kurde. He was in there, behind the house. Gdzie on może być?
Kurczę, słuchajcie, jest mega ciekawa gra, ja jestem... Mapy nie znam. Więc to też dodaje sporo takich emocji, bo jakbym znał mapy, to... to czułbym się bezpieczniej w tych wielu miejscach, musiał gdzieś tam uciec na dół. Gdzieś w tamtą stronę. Z tym gościem, z tym tarczą, to już się biłem nie powiem ile razy, nie? On cały czas żyje. No i w sumie ja też cały czas żyję. Zobaczcie, jakie ciekawe domki, palmy. Tak wygląda to dosyć... Dobra, widzę, że chyba tam nikogo z nami nie ma. Zaraz, jeśli się przesunie... Tak, nikogo z nami nie ma, czyli jesteśmy teraz na bezpiecznym terenie. Możemy wszystkich obiec i iść do zrzutu. I go for the drop. There is everybody there. No, dobra, zastrzyk. Hop. Jakoś to piastkowanie tych pudełek nie zawsze działa. One są minimalnie zlagowane, mam wrażenie. Ta strefa na środku spowodowała taką dziurę w mapie trochę. O, dobra, to mi było też potrzebne. Nowy pancerz, nowy hełm. Bardzo mało mam rzeczy, mam bardzo mało pieniędzy. Jakaś taka gra. Gdzie? Tu jest. Mamy M4 1S. No i ekstra. Mi się podoba, no już jesteśmy gdzieś w samym szczycie, przy innych ludziach. O, to wygląda na to, że nie ma wejścia. Ale oberwałem! Jak tu wchodzić na to wszystko? Jeszcze taki... No! Taki bardzo... No nie zabiera mi całej forsy. A, ładnie, zostawił mi coś. I think somebody dropped there or not? Tam był jakiś taki helikopter, ale to nie wiem. To było coś dziwnego. Porek? A, już miałem to porek zresztą, nie zauważyłem. To jest jakaś drabina. Cały czas potrzebny mi są... A, goni mnie strefa! Nie zwróciłem uwagi, muszę uciekać. Dawaj, zastrzyk, dawaj! Hop, mogę od razu szybciej biec. Już jestem bezpieczny. A tu gdzieś jest cały czas przeciwnik chyba. To jest ciągle ten starczą, nie? He's in the building. Nareszcie, słuchajcie, ile ja się z nim wystrzelałem. Wydaje mi się, że to jest właśnie ten. To jest ten, z którym się biłem pół meczu po prostu. Tak mi się wydaje. Wow, no coś strasznego, nie? Coś strasznego, ale dobra, zostało nam dwóch wrogów. Widzę, że map mecz dzisiaj im dłuższy, tym ciekawiej nam idzie, tym więcej się dzieje. Dobra, wezmę sobie USP, bo mam więcej pocisków. Chociaż dwie berety są, mam wrażenie, lepsze w tym trybie. Dla mnie? Czy jakie zlagowane są drony na tej mapie, czy mi się wydaje? Jakąś bombę słyszałem. Mam ładunek C4, on się nam może przydać do... Ups. Be careful. No tu był gdzieś przeciwnik. Nie, dobra, ucieknę. Czyli tam jest dwóch. Gonimy ich w takim razie. W tym miejscu już byłem, kojarzę. To jest ta nasza wysoka wieża. Teraz to czy mi się wydawało, czy nie? Jestem pewien, czy ja tam kogoś zobaczę. No, maybe false. Yeah, history.
Dobrze jednak widziałem. Też jakiegoś smoła rzucił. Kurczę, jaka ciężka gra. Widzę, że ludzie są lepsi, albo ja już rangę mam lepszą, ale jest coraz ciekawsze mecze są w tym, no, w tym trybie, bo kiedyś było łatwiej, zdecydowanie łatwiej mi było grać. Już się może tutaj podskillowali wszyscy lekko. Jeśli ja bym zarobił, podłożył bombę. Weź. Jeszcze jeden gracz, mój zginął. Dodamy bombę i uciekamy do strefy. Nie wiem, którędy stąd uciekać, słuchajcie. Jest! A tu już się strefa zamykała. Tu już moja bomba wybuchowa. Thank you for the game. A tu już bomba, wszyscy już ginęli. Ja nie wiedziałem, jak którędy tam uciec na górę, nie? Na szczęście się udało. Powinienem był widzieć. Ja bym tu się zablokował w tych skałach. Ja bym tu nie miał jak wrócić. Też by mnie strefa zabiła. To było jedyne wejście obok. Po tych drabinkach, żeby jakoś stąd uciec. No fajna mapa, bardzo taka zróżnicowana. Górki, dołki, różne zabudowania. A wygląda to naprawdę ładnie, muszę wam przyznać. I jestem jak najbardziej zadowolony. Mamy wyższą rangę. List łowca 3. Lecimy. To jest fajny debiut na naszej nowej mapie. Znaczy nie debiut, jeśli tam widzieliście, miałem już jednego fraga z shotguna, bo muszę zrobić misję w tym tygodniu 5 fragów z shotguna. Także miałem przed tym jeden mecz, zrobiłem jednego fraga, zginęłem od razu, nawet nie miałem sojusznika, nie wiem z jakiego powodu mnie dobrało sojusznika, także nie miałem jak się nawet odrodzić, żeby to kontynuować, więc czegoś takiego wam nie wrzuciłem, bo nie było sensu. Ale widzicie, muszę tą misję zabić 5 wrogów, używając broni ciężkiej, jeszcze zrobić. Także 5, jeszcze 4 fragi z shotguna mamy do zrobienia w tym trybie. Bardzo się cieszę, Lisłowca 3. Lecimy po naszego Wilczura. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!